hello, hello, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, pod ostatnim odcinkiem, gdzie kupowaliśmy pakiet odznak, zostawiliście 20 tysięcy łapek. Tak jak was prosiłem, tak zrobiliście, więc w dzisiejszym odcinku kupimy znowu tą zbajerowaną ofertę. Mam nadzieję, że wypadnie nam jakaś legendarna odznaka. Coraz więcej tych odznak mam na swoim koncie, więc coraz częściej będą wypadały nam jakieś lepsze. Bynajmniej mam taką nadzieję. Także moi kochani, na samym początku strzelcie łapeczkę w górę, 20 tysięcy łapek i w następnym tygodniu też kupujemy pakiet odznak, czyli tą najgorszą ofertę, jaka jest dostępna w grze. A teraz chciałem odpowiedzieć na kilka pytań, które się pojawiły pod ostatnim odcinkiem. Na przykład jedno pytanie padło: Farel, jaki rozmiar swoich koszulek nosisz? Ja noszę rozmiar L, mam 180 wzrostu, 83,4 kg wagi. I jeżeli chcielibyście zakupić sobie taką koszuleczkę, jeżeli wam się podoba, ta akurat jest z limitowanej serii z kolekcji Food, no to zapraszam was oczywiście na pixieshop.pl. Ta koszulka jest koloru jasno-niebieskiego, też jest koloru bardziej turkusowego. Taki kolor mogliście zobaczyć na TikToku, gdzie razem z Jacobem nagrywaliśmy wiadro na ryj. Z pewnością kojarzycie, jeżeli nie widzieliście tego TikToka, link oczywiście macie w opisie. I na plecach ma nadrukowaną taką kozacką gwiazdę. Jak dobrze wiecie, logiem mojego sklepu jest gwiazdka, a to jest właśnie gwiazdka w postaci lodów zakręconych włoskich. Taka zbajerowana koszulka, więc wszystkim bardzo serdecznie polecam. A teraz na szybko, moi kochani, poleci gościu, który robi zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars. Let's go! Cześć, witajcie, z tej strony Alicja, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, znajdujemy się w Brawl Stars i dzisiaj będziemy kupować tą ofertę, jak oczywiście obiecywałam. Będę ją kupować z kodem, oczywiście Farel. Farel otrzymuje od ciebie wsparcie. Jest 170 klejnotów, 300 na monet i pierwszy. No dobra, zostawcie łapkę w górę, może coś będzie. Uwaga, niestety piąteczka. A szkoda. I uwaga, kanał zadymiarski. Aktywuj. Ale świetna animacja w ogóle jest. Kozak. Ja to Jamortyczko oczywiście dziękuję ślicznie za wsparcie, serducho dla ciebie, link do wspierającego z kodem Farel macie oczywiście w opisie. Jeżeli też chcielibyście wystąpić u mnie na odcinku, jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars, podeślijcie mi to na maila, mail oczywiście macie w opisie. Dobrze moi kochani, sprawdźmy, co my tutaj mamy w ofercie. Pakiet odznak za 50 gemów, na moim koncie mam 79, chciałem sobie kupić królewskiego kraba Tika, no ale brakuje mi jednego gema. O, jest też srebrna Piper, kurczę. Powiem wam, że kusi. Kusi mnie strasznie ta Piperka. No ale no niestety, no nie będziemy jej na chwilę obecną kupowali, no bo nie mam tylu pieniążków. Ale za to, moi kochani, mamy nowy gadżet do Piper, który testowaliśmy ostatnio sobie na odcinku i dzisiaj sobie zagramy starcie Igrzyska Mocy, dokładnie. Mroczny Przesmyk jest i tutaj Piperka, powiem wam, że może się bardzo dobrze spisać. Sprawdźmy to. Okej, okay, miejmy nadzieję, że za szybko się nie wywrócę, nikt mnie nie podjedzie jakimś Mortisem czy czymś. Jeżeli przegram ten mecz, no to gramy następny mecz, o kurde, B. Zagramy sobie B. Tutaj mamy Poco Loco Spoko. No i kurde, tu jest Tara pewnie w krzakach. Nie ma jej, okej, okay, ona sobie poszła, więc sztos totalny. Nie będę miał cubów, bo tu jest bardzo słabo z cubami, jeżeli o to chodzi. Drugi strzał, trzeci, leżysz. Kurde, mogłem podkręcić. Mogłem to podkręcić gadżetem. Nie trafiam. Dobra, nie ma sensu. Jeden gadżet użyty. On będzie teraz chciał mnie tutaj podjechać, cwaniaczek. Dostał raz. Chodź, 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 przyjacielu, chodź. Prawie go trafiłem. Dobra, idzie tutaj krzakami, tak. Mamy tego Poco z tej strony też. Jestem zamknięty totalnie. Uciekam. Tutaj mam nadzieję, że nikogo w krzakach nie ma. Dostał raz. Nie wiem, czy ktoś tam jest. Strzelałem na pałę, na ślepo. Tak naprawdę. Dostaję. Ach, tego Poco jednak nie trafiłem. O nie, Jessie. Ona mnie tu przycisnęła i to strasznie. Dobra, to jest ripuwa. To jest ripuwa. No. Niestety. Ajajajajaj. No nie mogę grać tutaj Piperką. Ciężko będzie. Zagrajmy sobie faktycznie B, bo chciałbym dobić te 600 punktów chociaż, kurczę, Felek, zanim kupimy sobie tą fajną ofertę. Zmieniamy od razu na pszczółkę Maję i wjeżdżamy w nich na ostro. Wygramy sobie ten meczyk, kupujemy pakiecik, odznak. No, ja staram się wydropić jakąś taką chociaż bynajmniej niebieską odznakę, taką niebieską jak moja koszulka.
bo tamte, no to już mam już te takie szare odznaki. Dobra, kto tu jest? Bu. On pewnie ma star power, dzięki któremu widzi więcej w krzakach. Nie trafiłem. Trafiłem, Shelly go dojeżdża. Trafiam, zabijam, raz. Gadżet, ult, leży. Ten ulcik troszeczkę mi nie wyszedł. No ale na szczęście mój słoik z miodem tą szelkę spowolnił i nie podjechała mnie. Super. 7 zadymiarzy w grze. Czy jeszcze jest gdzieś jakiś power cube, który by mi się przydał? Chyba nie ma. Chyba nie będzie żadnych skrzynek tutaj. Sprawdźmy sobie te krzaki, nikogo nie ma. Tutaj się boję, że może być jakaś piperka czekać. Fokusować, dobra. Tutaj ktoś jest, jest Ems. Z Ems może być ciężko. Raz, okej, okay, dostała. Mam mocniejszy strzał. Mógłbym ją teraz sobie ładnie trafić, ale przestań, Ems, przestań. Dobra, straciłem ten lepszy strzał. Trudno, ale postaram się jeszcze raz zaraz tutaj ją trafić. Kurczę, ona chce mi przejąć te krzaki. Później będę miał problem, nie? Nie chcę do niej za mocno podejść, bo ona mnie porobi szybciutko. Nitka. Dobra, Nita. Jak my kumple, Nita, co? Gdzie jest ta Emzy? Dostała. Emzy dostała, ona ucieka. Dobra, została wyproszona stąd. Ej, 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 koleżanko. Spokojna twoja rozczochrana, bo ty jesteś, wiesz, nieuczesana, nie? Dobra, Nita ją tam fajnie obija. Zwalniam. O ty chamie! Jeden HP! Dobra, dobrze, mam płaszczyk, uciekam. Uciekam, 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 uciekam. No niestety, leżę. Jeju, te igrzyska mocy są za ciężkie! Dobrze, dobrze, to otwórzmy sobie w końcu tą ofertę. Zróbmy to, na co wszyscy czekali. Wydajmy 50 gemów na daremną ofertę, let's go. I uwaga, dajcie niebieską odznakę. 3, 2, 1, go! Uwaga, uwaga, pan P! I zielony bu. Koks totalny. Jestem zadowolony. Po raz kolejny jestem zadowolony z plakietek. Kurczę. Nie zdarza się to często. Jean, tak? Mamy takiego fantastycznego Jeana i... Jean zły. Okej. Okay. Brakuje mi jeszcze smutnego i szczęśliwego Jeana. No dobra. W takim razie, moi drodzy państwo, zagrajmy sobie ostatni mecz Igrzyska Mocy Jeanem. I pochwalmy się naszą emotką. Elo, jestem wkurzony. Nie widać? Nie widać, że jestem wkurzony? Raz. O kurde, Crow. Dwa. Nie mogę pozwolić mu ulta nabić, bo on mnie podjedzie od razu. Dobra, dostał. Kozaczek. Kurde, Jessie jakaś. Nie ma nikogo? Nikt. Co? Ktoś tutaj znikł. Najgorzej. Mam przypał totalny. Tu jest jakaś Jessie na trzecim. Co ona tutaj robi? Jak ona ma już 3 power cubes? Dawaj te cuby. Kobito. Co pani? Co pani tu robi? Boję się, że ona mnie podjedzie. Aha, dobra. Jest wyjaśnianko ostre. Crow, crow, crow! Leży? Nie, żyje jeszcze! Chodź tu, chamie! Dostał. Dobrze! Jedziesz z nim! Jedziesz z nim! Dostał! Tak jest! 5 zadymiarzy! Jeden cube honorowy chociaż. Jest. Raz, dwa, trzy. Elo, Jessie, co ty świrujesz? Ona chciała mnie porobić. Ile ta bima u góry? Ona ma sporo. Muszę dobrze wyczuć. W dobrym momencie przyciągnąć. I muszę mieć amunicję, kurde. Cofnijmy się tym dżinkiem. Będę wkurzony. Używamy emotki. Jestem wkurzony. Każdy wie, że jestem zarobiony tym Brawl Stars. Że mam kozackie ikonki. Dobra. Boję się tej bi. Ona ma mnie na one tapa tak naprawdę. Za 5 koła uderzona. Ile ma? 8 cubów? Dobrze mówię? Ty, ta Jessie jeszcze ją obiła chociaż raz. Nie, 3 cuby ma. Chodź tu, Jędzo. Nie, odpycham! Ja dziękuję. Ale mnie... Czy tu kruk stał skampiony w krzakach? Nie no, te igrzyska mocy są za ciężkie. 4. ranga tylko. Ale... Nie fart, nie fart, moi kochani, nie fart. Skoro nie możemy wygrać dzisiaj żadnego meczu, no to zagrajmy sobie z Serge'em. Moi kochani, Serge jest kozakiem i wierzę w niego, że dzisiaj, że ten mecz nam się uda wygrać. No, sprawdźmy to.
Jakiś dżin wyjaśnił już Barleya. Okej. Okay. Mamy ile kiubów? 2. Dobra, kiuby w sumie nam tutaj nie są potrzebne tak mocno. To nam jest potrzebny atak w przeciwników. Ultimate atak, jak najszybciej nabić, żeby mieć jak najszybciej ulta, żeby móc się transformować. Dostał, raz, dostał, dwa, dostał, trzy. Podskoczyłem, dostał, 4. Bibi, leży. Farel wyjaśnia towarzystwo ostro. Wyjaśnił dwóch chłopów. Uciekam teleportem przed tą Bibi, przepraszam. Szybciej już biegamy, więc jest... jest progres, nie regres. Trzecia ewolucja. Brakuje nam jeszcze troszeczkę do ewolucji. Dostał Poco, ale to nadal jest za mało. Dostał Poco, teraz Srogo. Nie dostał. Stanie? Nie dostał. 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 Ewolucja. Dobra. Jak mamy już czwartą ewolucję, to jest, już jest win. To jest easy win. Spójrzcie tylko, jak będę fokusował krzaki. Będę chłopo obijał na daleko tego. Cyk. Bomba. Pyk. Bomba. Pyk. Bomba. Pyk. Każdy strzał wchodzi na miękko. Z każdej strony go obijam. On nie ma po prostu ze mną szans, ten chłopek. Hop. Leży. Taki jesteś cwaniaczek. Chciałeś mnie na ślurpie porobić, ta? To giniesz niestety, przyjacielu. Wow! Dobra, to jest jakiś dżin, tak? No i dobra, została nam Bibi tylko do porobienia. O kurde, uciekam! Wow! No chodź, no chodź, cwaniara, chodź. Podskakuje, bomba! Co, dupcia się pali? Gorąco się zrobiło? No i zapraszam do tańca. Jeszcze jeden soczek. Tu raczej już mi nie uciekniesz, moja kochana. Nie było szans. Mój atak jest za obszarowy. Wiedziałem, żeby wziąć tego zadymiarza. No bo Serge na czwartej ewolucji jest po prostu przekozakiem. Nie ma bata na Serge'a. Takie jest moje zdanie. Teraz tak się zastanawiam, że mogliśmy od samego początku grać Serge'a. No bo Serge na chwilę obecną jest mega OP. Z pewnością niedługo wejdzie jakiś balans i go troszeczkę znerfią. Miejmy nadzieję, że nie. A wy, moi kochani, nie zapomnijcie stawić łapeczki w górę, jeżeli chcecie, żebyśmy w kolejnym odcinku kupili pakiet odznak. Coraz lepsze te odznaki lecą, więc ja jestem zadowolony. Wbijajcie na pixieshop.pl, żeby sprawdzić koszulki. Może coś was zainteresuje. A ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Trzymajcie się. Cześć!